Witam serdecznie, Vanat 44. Ten filmik będzie taką luźną pogadanką. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma zamiar kupić sobie węża pierwszego i wie, że na tym się zakończy jego przygoda z hodowlą, będzie miał jednego, może dwa, to nie ma za bardzo sensu zastanawiać się nad projektami, nad tym, z czym ten wężyk ładnie się będzie kombił i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś planuje hodowlę na większą skalę, to warto by było prześledzić jednak tą genetykę i sprawdzić, z czym dany gen dobrze się kombinuje. Od razu chciałbym zaznaczyć, iż wiadomo, planować każdy może, papier przyjmie wszystko, można sobie wszystko ładnie rozpisać, a jak będzie w rzeczywistości, to już tak naprawdę zwierzęta będą nam decydować. Może być tak, że wszystko pójdzie po naszej myśli, a może być tak, że samczyk nie będzie chciał kopulować z żadną z samic, któremu zaplanowaliśmy. Ale przejdźmy do konkretów. W tamtym sezonie miałem trzy samiczki, do których dopuszczałem dwa samce. Jednego samca dopuszczałem do dwóch samiczek i drugiego samca dopuszczałem do jednej samiczki. Taki był układ. Wiadomo, że to było ze względu na to, że tych po prostu samiczek gotowych do sezonu miałem mało. Na przyszły sezon przygotowanych mam 8 samic i do tych 8 samic będę dopuszczał dwa samce. Pierwszy z tych samców to jest Blackhead Mojave Red Jean Head Ghost i tutaj już wpuściłem do samiczki Banana, ale tak naprawdę tylko po to, aby ją stymulować, aby zaczęła budować pęcherzyki. Jest jeszcze troszkę wcześnie. Oczywiście ta para jest już gotowa do kopulacji. Jak będą kopulować, to ok. Nie, to nic się nie dzieje, mamy jeszcze dużo czasu. Jest jeszcze przed zimowaniem. Na temat drugiego samczyka chciałbym się na razie nie wypowiadać. Zrobię prawdopodobnie o tym genie osobny filmik. Wspomnę tylko, bo na pewno takie pytania się w komentarzach później pojawią. Samczyk gotowy do sezonu powinien mieć mniej więcej 600 gramów, a samiczka powyżej 1500. Projekty moim zdaniem są o tyle ważne, iż wykorzystujemy 100% potencjału naszej hodowli. Czyli oczywiście kupujemy to, co nam się podoba, ale dobieramy do tego wężyki, które będą się znakomicie kombić. Do takiego samczyka, który jest wielogenowy, warto dobrać 3 samiczki, 4, tak jak w moim przypadku, czy nawet 5, które będą miały mniej genów, może być nawet pojedynczy gen, ale żeby bardzo ładnie się kombił z tym samczykiem. Ja zaczynam każdy projekt od 3 samiczek. Pokażę Wam na przykład projekt na 2020-2021. Na razie mam kupione właśnie 3 samiczki, ponieważ mam jeszcze czas na kupno samca. Będzie on dojrzewał dużo szybciej. Tu jest pierwsza samiczka. To samiczka Piebald. Uwielbiam ten gen recesywny. Druga samiczka
jak widzicie, wszystkie te trzy samiczki. Jest to pojedynczy, recesywny gen Piebald. Ten jest high white, czyli jest więcej białego niż ciemnego. Tu też jest bardzo dużo białego. A w przypadku na tego pierwszego było pół na pół. Pomimo tego, że w tych trzech samiczkach jest tylko jeden gen recesywny, oczywiście z ogromnym potencjałem, ale tylko jeden, to dobierając im odpowiedniego samca, można tutaj naprawdę zdziałać cuda. Wężyki są prześliczne. Pokażę wam jeszcze jednego samczyka, który powoli sobie rośnie, oczywiście do innego projektu. Szkoda, że nie widać kolorów aż tak dobrze, jak bym tego chciał. To jest samczyk Henchy, Fire, Yellow Belly, Jungle Woma, Leopard, czyli 5 genów. I szczerze mówiąc, dopuszczany do czegokolwiek, będzie robił niesamowitą robotę. A więc jak widzicie, coś tam ciekawego będzie się jeszcze na moim kanale działo. Za niedługo kolejne nagrania. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich projektach. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam.